No, matka jest w areszcie, a do prokuratury zgłaszają się kolejne osoby. Specjalistka od finansów, proszę pani. Proszę państwa, w tej chwili wrócę do sprawy, o której mówiłam już na naszej antenie. Sprawy kobiety Iwony K., bo tak możemy o niej mówić, ponieważ jest to osoba, która jakaś w tej chwili Iwona, ma zarzuty i siedzi pani w areszcie. Iwona K. Osoby, której dało się tak naprawdę nabrać, no bo tak to trzeba powiedzieć, taki szereg osób z różnych części Polski, o różnym statusie materialnym, z różnych zawodów, jak się okazuje. I na początku była mowa o mniejszych zdecydowanie pieniądzach, tak, niż w tej chwili już mam informacje z prokuratury, bo w tej chwili prokuratura mówi, że straty osób poszkodowanych w wyniku działalności tej pani wynoszą 10 milionów złotych w skali całej Polski, a kolejne sprawy wciąż trafiają. Sprawę prowadzi prokuratura w Lublinie, choć wiem, że czyli jakaś chytra baba, część osób do innych miast się zgłaszała. 10 a moim milionów. Gościem w studiu w Warszawie jest pani Ewa, która do mnie napisała po jednym z poprzednich programów. Nabrała, oszukała. Pani Ewo, no właśnie, zacznijmy od tego, w jakich okolicznościach, bo pani też jest ofiarą tej osoby, w jakich okolicznościach i gdzie pani ją poznała? Iwonę poznałam przez znajomych. Znajomi, którzy inwestowali u niej od dłuższego czasu, polecili mi ją, mówiąc, że inwestują w polisy, zakładają te polisy w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Towarzystwach ubezpieczeniowych tak naprawdę bardzo dużych i bardzo znanych w całym kraju, więc jedna z moich znajomych podała mój numer telefonu pani Iwonie i pani Iwona się do mnie odezwała, mówiąc o warunkach umowy, o polisach, że polisa jest jak najbardziej legalna, jest to ogromna firma, więc się umówiłyśmy na jedno ze spotkań, pani Iwona do mnie przyjechała do domu i tak się zaczęło. Czyli ona przyjechała specjalnie do pani do Warszawy? Tak, mówiąc, że ma klientów z całej Polski, że podróżuje po całej Polsce i jeździ do klientów na terenie całej Polski, więc nie było to dla mnie dziwne, ponieważ moi znajomi są również z różnych miast, więc jeździła też do nich, więc to nie było dla mnie nic dziwnego. Ta pierwsza rozmowa, to pierwsze wrażenie na tym pierwszym spotkaniu? Bardzo energiczna, konkretna, wydawało mi się wtedy bardzo profesjonalna osoba. Mówiła dużo o polisie, o firmie, nie namawiała, co też uśpiło moją czujność. Mówiła, że jeżeli potrzebuje czasu, żeby się zastanowić, to ten czas oczywiście ona mi daje. I jeżeli się zastanowię, to żebym jeszcze raz do niej zadzwoniła i wtedy się umówimy na wpłatę już konkretnych pieniędzy. Był taki moment, że nie wiem, miała pani chwilę zawahania? Tak naprawdę nie było takiego momentu. Oczywiście mając w pamięci ogromną sprawę z jedną z firm, która też nabrała ludzi na ogromne pieniądze, no to był taki moment, kiedy myślę sobie, czy jest to na pewno legalne. Natomiast ci znajomi, którzy inwestowali u niej naprawdę długi czas, mówili o zyskach i te zyski rzeczywiście oni dostawali do ręki. Uśpiło moją czujność. Czujność moją też uśpił fakt, że pani Iwona jest z rodziny policyjnej. Mąż pani Iwony jest również policjantem, więc tak naprawdę zostałam oszukana nie na wujka, nie na dziadka, ale na policjanta, co też uśpiło moją czujność. Pani Ewo, w jakich okolicznościach się pani dowiedziała, że coś jest nie tak? Ale mówimy teraz o odsetkach? To była jakaś tam część odsetek, tak. Ona mi się też pytała, jakiej kwocie chce, jaką kwotę chce. Powiedziałam, że tyle i tyle, jakby nie było problemu z wypłatą. Więc to był też taki kolejny moment, kiedy zupełnie poczułam się bezpieczniej i pewniej i się ucieszyłam, że to była moja świetna decyzja. Świetną decyzję podjęłam inwestując w tą polisę. Kłopoty tak naprawdę zaczęły się w momencie, kiedy chciałam wycofać wszystko. Nie odbierała telefonów, nie odbierała, nie odpisywała na SMS-y. Rzeczywiście bardzo trudno było się z nią skontaktować. Przez pierwsze 2 tygodnie tak naprawdę w ogóle nie było z nią kontaktów. Później mi zaczęła odpisywać na SMS-y, zadzwonię później, nie mogę teraz rozmawiać, odzwonię o 20, o 21. No i tak naprawdę to był ten moment, kiedy
Już wiedziałam, że coś jest nie tak. Skontaktowała się pani wtedy, czy to z organami ścigania, czy z tymi swoimi znajomymi. Kontakt ze znajomymi miałam na bieżąco, od samego początku, kiedy nie mogłam skontaktować się z Iwoną. Znajomi również nie mogli się wtedy kontaktować, nie mogli się skontaktować z Iwoną. Nie odbierała od nich również telefonów, więc zadzwoniłam do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. I tu tak naprawdę miałam potwierdzenie na 100%, że jest to jedno wielkie oszustwo. Co pani powiedziano? Że rzeczywiście była taka próba nawiązania współpracy między mną a Towarzystwem Ubezpieczeniowym i rzeczywiście Towarzystwo Ubezpieczeniowe wielokrotnie do mnie wysyłało korespondencję, że czekają na kopię dowodu tożsamości, ponieważ jest to niezbędne, a ten dokument kserowałam i razem z całym pakietem dokumentów, które Iwona przy mnie wypełniała, pod logo właśnie z firmy ubezpieczeniowej, dostarczyłam. Okazało się, że adres, na który zostały wysłane korespondencje z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, były na niewłaściwy adres. Były zmiksowane dwa moje różne adresy. Więc nie dziwne, że ta korespondencja nie dochodziła do mnie. Czyli mówiąc inaczej, okazało się, że polisa, którą pani miała mieć, w ogóle nie istnieje? W ogóle nie istnieje polisa. I żadne pieniądze na konto towarzystwa nie wpłynęły? Nie. Mam potwierdzenie wpłaty z podpisem pani Iwony, z numerem konta, na które te pieniądze rzekomo miały pójść. I rzeczywiście ten numer konta się zgadza w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Natomiast na ten numer konta nie wpłynęły żadne pieniądze, żadne. Czy to była osoba, z którą pani, że tak powiem, przeszła na ty, mówiąc krótko, i byłyście w takich kontaktach koleżeńskich? Zaproponowała to chyba po trzeciej wizycie u mnie w domu. Z racji tego, że też jestem osobą otwartą, a pani Iwona jest młodsza ode mnie, zaproponowała mi to, no to przeszłyśmy na ty, tak. I to podobno było bardzo, bardzo takie popularne. Między nią a w którym momencie pani udała się na policję czy do prokuratury? Tak naprawdę dawała mi jeszcze szansę, pisząc, prosząc, żeby oddała mi chociaż tylko i wyłącznie pieniądze, które ja zainwestowałam, już nie mówiąc o żadnych odsetkach. W grę wchodzi kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak, tak, tak. Nie miałam żadnego odzewu. Po konsultacjach, rozmowach ze znajomymi i tak naprawdę rodziną, bo to już okazało się, że to jest bardzo duża i gruba sprawa. Zdecydowałam się pójść na prokuraturę. Natomiast rzeczywiście wielokrotnie mówiłam i pisałam przede wszystkim, żeby oddała mi tylko te pieniądze, które zainwestowałam i tak naprawdę nic od niej nie chcę więcej. Nie przyniosło to żadnego efektu. Stąd też moja decyzja o zawiadomieniu prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Jak to na dzisiaj wygląda? Jest pani już po przesłuchaniu? Nie jestem po przesłuchaniu. Składając zawiadomienie do prokuratury, usłyszałam, że oczywiście sprawa jest w toku, sprawa jest rozwojowa. Kontaktowałam się ostatnio z panią prokurator, która prowadzi tą sprawę. Powiedziała, że jestem jedną z osób, która złożyła w tej sprawie doniesienie. Wie jeszcze o następnych zawiadomieniach, więc czeka tak naprawdę na dokumenty, więc ja jeszcze jestem jedną z tych osób, które nie były na prokuraturze i nie składały żadnych zawiadomień, zeznań. A jak pani na to patrzy teraz tak trochę z boku i z perspektywy czasu, z czego wynika to, że dała się pani zwieść? Z naiwności, z chęci oczywiście zysku, bo zysk na początku nie miał być duży. To było kilka procent. Jaki? To miało być 10%. Więc tak naprawdę 10% od polisy, gdzie... No w stosunku do tych, co... W stosunku do zysków, na przykład w banku, to jednak sporo większy. Patrząc, biorąc pod uwagę obligacje, bo tam jeszcze wchodziły w grę obligacje, w które ona miała gdzieś tam inwestować pieniądze, no to te 10% jest taką normalną liczbą. Później zaproponowała 35%, więc tak naprawdę to było takim momentem, kiedy myślę sobie, bądź ostrożna, ale może, jeżeli ktoś nie ryzykuje, nie pije szampana, więc ja stwierdziłam, warto zaryzykować, zwłaszcza, że ci moi znajomi naprawdę u niej zarabiali do momentu, do właśnie momentu, kiedy
kiedy przestała odbierać telefony. To była osoba osobowościowo jaka? Charyzmatyczna, towarzyska, w moim odczuciu profesjonalna. Profesjonalnie mówiła o polisie, o zyskach, o liczbach, więc dla mnie była naprawdę taką osobą, że zaufałam jej, a powierzyła. Ale opowiadała o sobie? Na późniejszych spotkaniach, tak, rzeczywiście bardzo dużo opowiadała o sobie, co też wynikało pewnie z jej takiej otwartości. Ja też jestem osobą otwartą, więc też sobie pewnie znalazła wolnego słuchacza w mojej osobie. Rzeczywiście bardzo dużo opowiadała o sobie i o swojej rodzinie. Był taki moment, kiedy mnie zaprosiła na jakieś wakacje do swojego jednego z domów. Dzisiaj żałuję, że tam nie pojechałam, bo bym przynajmniej korzystała ze swoich pieniędzy w tych jej luksusach, bo pokazywała mi zdjęcia, więc rzeczywiście przepiękne miejsce. Jak opowiadała pani o sobie? O czym mówiła? Bardzo często mówiła o swoich dzieciach, bardzo często mówiła o samochodach, które gdzieś tam kupiła, kolejny. Mówiła, że też inwestuje pieniądze, że też jej rodzina inwestuje w te polisy pieniądze, więc ja zadałam jej pytanie, skąd ona ma te pieniądze. Ona mówiła, że z inwestycji polisy, że ona tak samo jak ja inwestuje w tą, a nie inną firmę ubezpieczeniową. Moment, w którym pani się dowiedziała, że pani Iwona jest aresztowana, to było już po złożeniu zawiadomienia, przed? To było przed złożeniem. Ulga, ale też taki lekki strach i co dalej, że poszła do więzienia, jest w areszcie i ja już tych pieniędzy na pewno nie odzyskam. To był rzeczywiście taki moment, że z jednej strony się ucieszyłam, ale z drugiej strony, ale ja tych pieniędzy nie odzyskam. Konsultowała się pani z prawnikiem? Konsultowałam się z dwoma prawnikami, którzy powiedzieli mi szczerze i otwarcie, że te pieniądze niestety nie są do odzyskania ze względu na dług, który Iwona posiada i zadłużenie wobec innych poszkodowanych. Z racji majątku, którym się chwaliła, i teraz mogę to powiedzieć, że ona się chwaliła, okazało się, że ten majątek nie należy w ogóle do niej. Wszystko, co kupowała, kupowała na rodzinę, więc nawet nie jestem ja w stanie wyegzekwować tych pieniędzy od niej po wygranym procesie. Dziękuję bardzo, pani Ewo. Studio w Warszawie, moja rozmówczyni, pani Ewa, właśnie z Warszawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, sprawa Iwony K. jest w toku, śledztwo trwa. Kto został oszukany, wciąż może się zgłaszać do prokuratury. Prokurator Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Cały czas uzyskujemy informacje o kolejnych osobach pokrzywdzonych. Już w tej chwili łączna kwota pokrzywdzenia przekroczyła około 10 milionów złotych. Mamy około 80 osób pokrzywdzonych. Dodaję, że cały czas ta liczba wzrasta. W tej chwili prokurator prowadzący śledztwo dowiaduje się zarówno od funkcjonariuszy prowadzących, czy też z jednostek policji, do których wpływają zawiadomienia o nowych pokrzywdzonych. Cały czas prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego i zgromadzenia materiału dowodowego, ponieważ te wszystkie informacje, które uzyskujemy dodatkowo odnośnie kolejnych pokrzywdzonych, wiążą się z kolejnymi czynnościami, które musimy wykonać, ponieważ one dotyczą kolejnych towarzystw ubezpieczeniowych, czy też różnych firm, z których musimy uzyskiwać dodatkowe informacje. No i na ten moment nie ma dodatkowych osób podejrzanych. Podejrzaną jest pani Iwona K. Te zarzuty nadal pozostają takie, jakie były w początkowej fazie śledztwa, natomiast nie wykluczamy ewentualnego ich uzupełnienia. Rzeczywiście w przypadku zgromadzenia pełnych dowodów i informacji dotyczących tych kwot i pełnej informacji na temat kwot i osób pokrzywdzonych, te zarzuty będą musiały zostać zmienione w zakresie tychże osób i kwot. Prokurator w tej chwili cały czas prowadzi czynności pokrzywdzeni. Przede wszystkim są cały czas przesłuchiwani zarówno przez policję, jak i przez prokuratora. Ci nowi pokrzywdzeni, o których mówimy, cały czas żąda informacji z towarzystw ubezpieczeniowych i również przesłuchiwane są osoby z tych towarzystw, które dostarczają informacji dotyczących zawierania kolejnych umów przez panią podejrzaną. Miała ona dopuścić się czynu polegającego na tym, że pod pozorem występowania jako osoba upoważniona do wykonywania
czynności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego różnych towarzystw ubezpieczeniowych, wprowadziła w błąd osoby pokrzywdzone co do zamiaru zawarcia na ich rzecz umowy ubezpieczenia połączonej z lokatą, bo tu musimy zaznaczyć, że to nie były tylko umowy ubezpieczenia, ale również miały być one połączone z lokatami i były to lokaty w instrument finansowy o charakterze inwestycyjnym, w wyniku czego przyjęła od tych osób środki pieniężne na poczet zawarcia tych umów, po czym następnie nie przekazała ich do tych towarzystw ubezpieczeniowych. Kolejne czynności mogą nas doprowadzić do poczynienia jakichś innych ustaleń i nie można wykluczyć, że innym osobom również zostaną przedstawione zarzuty. Iwonie K. może grozić do 10 lat więzienia, a sprawę prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. Tyle na teraz, a już po skrócie informacji Radia TOK FM, niepełnosprawny i komunikacja miejska. Twój problem, moja sprawa. Reklama. Tej mroźnej zimy odwiedź stację, której paliwa działają w każdych warunkach. Wybierz najwyższą jakość paliw i obsługi. Shell, serdecznie witamy. Raz na rok, wielkie granie, wielkie granie, pomaganie. Lidl i WOŚP grają razem już od 8 lat. Przyłącz się. Od 9 do 15 stycznia przyjdź do Lidla i weź udział w zbiórce pieniędzy na rzecz ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, mówił Jurek Owsiak. Lidl, co tydzień coś nowego. Daj się zaskoczyć. Teraz technologia i komfort Citroena dostępne bardziej niż kiedykolwiek. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową na modele z rocznika 2016. Zyskaj nawet do 11 tysięcy złotych. Sprawdź na Citroen.pl. Zapraszamy. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał. Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Masz postanowienie noworoczne. Chcesz rzucić palenie. Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę ci polecić Resmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Resmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży podczas karmienia piersią. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
32, Agnieszka Lipińska. Już prawie 8 milionów złotych udało się uzbierać w ramach 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawca zamachu w Berlinie, Anis Amri, zarabiał na życie jako dealer i sam brał regularnie narkotyki. Wynika z raportu, którym jutro zajmie się niemiecka Komisja Parlamentarna do Kontroli Służb Specjalnych. O zawartości dokumentu pisze Welt am Sonntag. Dziś kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Organizatorzy zapewniają, że mimo pogody skocznia będzie gotowa na czas. Więcej informacji o 13. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Anna Gmiterek-Zabłocka, przed nami trzecia część programu Twój problem, moja sprawa. Na profilu na Facebooku pod nazwą mojego programu znajdziecie Państwo m.in. tekst o szpitalu, w którym popołudniami pacjentami opiekuje się wyłącznie pielęgniarka. Profil Twój problem, moja sprawa. A już teraz temat z maila od słuchacza. Maila, który przyszedł na mój adres problemmałpatok.fm. Twój problem, moja sprawa. Studio TOK FM w Krakowie, tam ze mną są pani Izabela Krzemińska oraz pan Daniel Król. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Witam. A będziemy, proszę państwa, rozmawiać o historii, która została mi opisana przez naszego słuchacza, pana Marcina z Krakowa właśnie. Pan Marcin napisał do mnie tak. W poniedziałek 2 stycznia wieczorem w centrum Krakowa na przystanku tramwajowym byłam świadkiem skandalicznego wydarzenia z udziałem niepełnosprawnej pary, sparaliżowanej dziewczyny na wózku inwalidzkim i niewidomego chłopaka. Chodzi o wyjątkowe lekceważenie i opieszałość policji oraz straży miejskiej, gdy para prosiła telefonicznie o pomoc. Chciałbym całą sytuację nagłośnić mediach. Z tego względu pozwoliłem sobie opisać wszystko, co widziałem i dalej opis szczegółowy, praktycznie co do minuty, co tam się dlatego działo. Dlatego nie może chciał król tego, Salomon. Ile tych bogactw. Co tam się wydarzyło? I Salomon napisał, i że... pytanie do pana Daniela, no teraz akurat jem, ale to trudno. Marność nad marnościami. Co on jak? Same kurczaki. Iza nie jest sparaliżowana. To jest zupełnie inne schorzenie. Iza może wstać z wózka, jednak nie przejdzie dłuższego dystansu i stąd wózek. Musi być wózek, tak. To tak chciałem sprostować. Tak, no ale tutaj on pisał pod wpływem emocji, prawda? No wiadomo, że nie znał schorzenia, tak. Więc tutaj trudno oczywiście się... Oczywiście. Tak, tak. Dobrze, pytała pani, czy to jest nasza codzienność? No niestety tak. Niestety tak. Przez Plac Bohaterów Getta podróżujemy często. Przez inne przystanki bądź węzły przesiadkowe również. W komunikacji międzymiastowej też się to zdarza. Problem był w tym, że nie udzielono nam pomocy w postaci otworzenia pochylni. Tak. Znaczy windy schodowej. Do przejścia podziemnego. Tak. Pani, która ją otwiera, kończyła pracę za 10 minut i nie chciała nam udzielić pomocy. Wyjaśniła, że się śpieszy i żebyśmy radzili sobie sami. Tutaj mam taki cytat. Pan Marcin, słuchacz, opisuje, że stanął na wysokości zadania pan Daniel, który musiał być bardzo asertywny, mówiąc, że no pani nadal jest w pracy, prosimy o pomoc. No i właśnie, pan zaczął mówić o tym, że to jest taka wasza codzienność, że to nie jest jednostkowa sytuacja, kiedy państwo dzwonicie na przykład do Straży Miejskiej czy do policji, że chcecie, że potrzebujecie pomocy. To się zdarza często i często jest stosowana, tak zwana psychologia stosowana. Straż miejska odbija do policji, policja do straży miejskiej i tak naprawdę nie wiadomo nawet kogo poprosić o tą pomoc. Zikit postąpił w ten sam sposób. Ile waży ten wózek, którym porusza się pani Iza? 113 kilo. Sam wózek waży 73. Czym ta historia, od której zaczęliśmy, się skończyła? Skończyła się około 40 minutami, może ciut więcej. Wiadomo, że w takich sytuacjach nie liczy się zbytnio tego czasu. Oczekiwaniem na mrozie. Wykonane kilka telefonów i właśnie taka psychologia, jak pani mówiła, Zikit do straży miejskiej, straż miejska do policji, policja do straży miejskiej. I no. Tak naprawdę pomocy udzielili nam kontrolerzy, którzy prawdopodobnie przypadkiem pojawili się na tym przystanku. Zatrzymali ruch. Zabrała tej żebracy, bo jej się nie należy. Przez jezdnię, a jak wiadomo, to jest centrum miasta, to jest
dość ruchliwe miejsce. Niebezpieczne. No właśnie, pan mówi ten Zikit, to rozumiem, że chodzi o zarząd ten infrastruktury. Infrastruktury komunalnej i transportu. Mhm. Panie Danielu, z czego pana zdaniem to wynika? I czy państwo jako osoby niepełnosprawne na przykład pisaliście, nie wiem, skargi? Skargi można pisać, tylko że na wszystkie skargi są odpowiedzi, nawet bez słowa przepraszam, że wszystko... Proszę państwa, prawdę, jak to tutaj Krystyna Janda wypowiadała się na brukselskiej, na beneficie ostatnio wczoraj, że ludzie naprawdę już myśleli, że wszystko mają jakby poza sobą, wszystkiego dotknęli, wszystko widzieli. To jest nieprawda. Nieprawda. Jakaś firma wyłoniona z przetargu, tutaj to byśmy się mogły zainteresować tym, co ciekawe, widział na przykład król Salomon, który jak pisał poezję taką do rzeczy, że on nie chce tego złota, nie chce tego bogactwa, a pragnie tylko mądrości w modlitwie do Boga, bo jeżeli miał być królem, takim dobrym królem, to musiał dobrze rządzić, władzę sprawować. Nie tak jak u tych świeckich faraonów, gdzie oni byli głupi, a tylko kapłani byli mądrzy i potem oni wykorzystywali ciemnotę i ślepotę, głupotę, niewiedzę faraona, bo wiedzieli, kiedy jest zaćmienie słońca i tak sterowali, kierowali tym faraonem. Tutaj król sam, państwo zobaczą, na czym teokracja Boża polega, że to się wyczuwa duch Jehowy, duch Jahwe, Boga, że sam król Salomon miał być mądry i prosił o mądrość, a czego król Salomon nie chciał. I tutaj państwo możecie badać w internecie, dla państwa zadanie, badać w internecie, ile bogactw miał król Salomon, czy jakie bogactwa w ogóle miał, widział król Salomon. Co to było? Mówi się 7 cudów świata. Co to było? No to przyjrzyjmy się, proszę Państwa, świątynia Salomona to jeden w ogóle z 7 cudów świata. Różne inne jeszcze cuda pretendowały do nawet Puszcza Białowieska, do jednego z tych 7 cudów świata. I teraz też eksploatują Puszczę Białowieską, chcąc ją jakby zniszczyć, działanie prowadząc jakby celowe, szatańskie, złe. No i teraz dobrze, że ta linia Mysia tutaj dorwała się do tej władzy, proszę państwa, że po prostu, no nie wiem, ludzie ocknęli się, obudzili się, obudź się, Polsko ma, niech przepadnie zła twarz. No i mamy działać. Takie coś trzeba zgłaszać 48 godzin wcześniej. Nie zawsze to działa. Czyli, że proszę państwa, nie wiem, w sklepach, restauracjach, ludzie, którzy dzisiaj żyją, też tego typu problemy się pojawiają, bo wiesz, że pani Izana czuje się wykluczona. Ale ona się nagrała, na wiesz? Życzyła temu człowiekowi, który już pojutrze pewnie chyba umrze, wszystkiego najlepszego na jego urodziny, bo tak urodziny ile miał, ten 90. Także proszę państwa, no, ja teraz już nie nagrywam tam na YouTube, jak nie na YouTube, ale na Messenger nagrywam. Takie różne filmy. Najpierw są po 15 sekund, a potem będą większe, potem będą dłuższe. No, na Messenger. Choroba na starą elektronikę, choroba na starą technikę. A my mamy już najnowsze, proszę Państwa. I też nie można powiedzieć, że to jest naj, że wszystko widzieliśmy, że wszędzie byłyśmy. Chociaż Anna Romanowicz, podlaska pisarka, jak tak uwielbiała ten mój piękny głos, moje piękne tańczenie, śpiewanie w tych zespołach, to powiedziała, że ja wszędzie już byłam, gdzie ja się wywieram. Ja już wszędzie byłam, wszystko widziałam. No to dlaczego ten temat poruszam? Że wiecie państwo, jesteśmy w jakimś czasie zawsze, pomiędzy etapie, pomiędzy, no Polska jest pomiędzy Wschodem i Zachodem, pomiędzy Niemcami i Rosją, i że znowuż apiać to samo. Rosja niebezpieczna, Rosja zjedna, Rosja zagraża, proszę państwa, sytuacji w Polsce i nie wiadomo, co to wszystko znaczy, co to będzie, proszę państwa. Tutaj chodził też ksiądz po kolędzie, miał białą sukienkę i się zgadza, co mówił Janek Maciej Witek, że przyszedł do niego raz ksiądz w białej sukience. Można się w jakimś sensie niestety przyzwyczaić. Odaj do dekoracji. Ja mówię, coś ty, Janek, głupi jesteś? Daj, na razie.
dekoracje. Zrobić sobie z tego komedię. No ale poczekaj. Dekoracje, bo to są wizualizacje radia Konchita. Przecież Litkę nie dopuszczę do tego. Na czerwonym szkarłacie stoi czerwony kubek. Państwo zobaczą. Henkel. I Laleczka powiedziała: będę piła herbatkę, będę piła kawę. Lalo, z pan wyglądam pięknie, jeśli mnie przytulisz. No najdelikatna ta Laleczka i się nic nie stanie. O tacie, kupcie dla mnie gacie. O mamie, o tacie, kupcie dla mnie gacie. Także dziecko, proszę Państwa, to chciałoby mieć, czasem te dzieci też tak sterują tymi rodzicami, żeby na choinkę, oczywiście my tu choinki nie preferujemy, bo choinką jest przez cały rok u nas kapelusz, który się świeci, to jest choinką. Dlaczego ja postawiłam ten kapelusz? Przypominam, mamy 45 tysięcy filmów, proszę Państwa. Ja sama już bym nawet w danej sekundzie oczywiście nie mogła znaleźć takiego filmu, jaki chcę, ale ja już tam mówiłam, to więc powtórzę celowo i świadomie, żebyście Państwo nie szukali tego, że ta choinka to u nas jest czerwony kapelusz, albo inaczej biało-czerwony kapelusz, albo czerwono-biały kapelusz i on przez cały rok świeci. No oczywiście, że są awarie czasem. Jak ja kiedyś, proszę Państwa, jako to dziecko takie niesforne, Pippi Langstrom, skakałam po drzewach, no to też zainteresowałam się swego czasu elektroniką. No i mówili, że w Ameryce była awaria, cały Nowy Jork stanął, wszystkie miasta, proszę Państwa, ciemne, awaria. I co to by było, gdyby to była awaria tych systemów obronnych rakietowych, co by to było? I tak tylko ktoś jednostronnie rakiety wysyła, proszę, taki na przykład Putin, prawda? Rakiety wysyła i u nich awaria. I co by to było? Dlatego też, proszę Państwa, no u nas w teatrach to są akumulatory, bo tak, elektrownia jest na elektrycznej, prawda, elektrownia. Natomiast w teatrze muszą być akumulatory, jakieś takie baterie, żeby scena, kurtyna chociaż opadała i podnosiła się, prawda? No. Także ten prąd, ale do tego prądu dużo nie ma, ale dla tych potrzeb takich artystycznych. Także proszę być z nami i kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Znowu ta fala, proszę Państwa, tej takiej jakiejś takiej dziwnej nienawiści wraca. Z tym, że u nas no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To, co my powiemy, może, ja wiem, takie, co dla niejednego człowieka byłoby jakieś takie złe, to proszę Państwa, proszę Państwa, gdybyśmy teraz jest to bardzo dobre, zaapelować w jakimś sensie jest do to bardzo dobre. Do tych osób, które w jakim sensie, proszę Państwa, jest to bardzo dobre w takim sensie, że edukacyjny kanał, edukacyjny program, ludzie się uczą, ludzie się kształcą. No, ja Wam tu dzisiaj opowiadam jeszcze, bo ja dopiero co wstałam, tu Jezus Chrystus na krzyżu, oni pokazują krzyż, ale wiecie Państwo co, to jest całkiem inny temat z tego proszę filmu, Państwa, bo moimi gośćmi była oni pokazują tajemnicę chrześcijaństwa, Kurs, czyli z Krakowa, jak jest krzyż, jest jakiś symbol na krzyżu, to skąd ten symbol się wziął, z jakiej mitologii? Rzymskiej, potem wcześniej greckiej, no bo skoro Rzym podbił Grecję, no to jednocześnie Grecja podbiła Rzym pod względem kulturalnym, kulturowym, bo przecież Rzymianie przejęli to wszystko, całą spuściznę kulturową. No to więc te symbole, emblematy, statuetki, posągi, napisy, podpisy, relikwie też ważne, religijne. Oczywiście Rzymianie potem to wszystko niszczyli, no. Tak jak Hitler swoją działalność chciał po wojnie też, jak się kończyła, stwierdził, że przegrywa, poniszczyć, usunąć ślad, że ludzi mordował, że gazował. Janek Witek, jak jeździł na Wolę, proszę Państwa, to mówi, że Wola śmierdzi trupami. Ja mówię, no Boże, 60, 70 lat po wojnie i jeszcze Wola śmierdzi trupami. No to jak on
jest też... Był takim ezoterykiem, proszę Państwa. I wróżył tutaj różnym ludziom. Natomiast takim magiem jakby ten Szymon też, który wierzył w światowida. Anita mówiła, że on wierzy w diabła, żeby z tym Szymonem nie rozmawiał. To tak samo Janek Witek coś musiał wierzyć, bo to starzy kawalerowie szukali, poszukiwali, czy tam nie ma czegoś jeszcze. No tak. Tutaj ludzie umierają w wieku 20-30 lat. Nie ma ratunku, nie ma się zlituj. I teraz na Saskiej Kępie Mercedesy, nasz kanał L Mercedes, Mercedes L. Mercedesy na Saskiej Kępie, proszę Państwa, wszystko stoi, a smród straszny, to znaczy ja mówię tutaj o tych wyziewach. Proszę Państwa, smogowych. Teraz jakiś alarm jest smogowy. A że w Warszawie alarm smogowy? To ja pierwszy raz słyszę, bo żeśmy raz jechały do Krakowa. Ja tam nie jeżdżę, jeździłam tam 15 razy. Ale tam ponoć jest straszny smog, zawsze. A jak się pojedzie tam za Kraków w kierunku tych kopalni, to jest straszny smog. A już właśnie nawet w samym tym Krakowie. Ale że tu w Warszawie jest smog. No. I tutaj moje dziecko mówi, że było w Krakowie, proszę. I tam jest straszny smog. Straszny smog, proszę Państwa. Ale nie jakiś tam wawelski smog, bo też jest taka alabajka. No. Tutaj mówili, proszę Państwa, w Radiu 24, Polskie Radio 24, o Żydzie, że Żyd, ja mówię, proszę Państwa, Żyd, taki jak Abraham, bo Żyd to znaczy wierzący, żył, był i umarł. Cielesnych Żydów dawno nie ma. Dlatego ta kartka tu, skąd ona, ta kartka się wzięła? Proszę Państwa, to co ja tutaj napisałam, to chciałam tylko powiedzieć, że w Biblii, w chrześcijańskich pismach greckich, jest takie powiedzenie, że duchowy naród izraelski, duchowy, prawda, bo ten cielesny to oczywiście, że nie istnieje i przestał istnieć, to więc te praktyki cielesne, apostoł Paweł tłumaczył jak krowie na rowie chłopu na miedzy, że ćwiczenie cielesne niewielki pożytek dają. No to więc jak oni jeździli na Filipiny i rzucali się na krzyż i wujek powiedział ciotce, ty mnie przybij do krzyża, niech ja tu skonam, niech ze mnie krew wyleci, a ja w męczarniach niech umrę, to on myślał, że w tych męczarniach, no to jak umrze, to do Pana Boga prosto pójdzie. Odwrotny kierunek. Diabeł ciebie objęcia weźmie, bo diabeł ciebie oszukał. I dlatego apostoł, no oszukał, że źle myślał. Apostoł Paweł powiedział, że ćwiczenie cielesne niewielki pożytek przynosi. Trzeba ćwiczyć swój mózg, czytać Słowo Boże, Biblię i dziecko, jak się nie dowie, czego chce ojciec i matka od niego, to potem będzie całe życie cierpiało. No chyba, żeby matka i ojciec byli potworami, to jest inna sprawa. Ale w normalnym przypadku dziecko będzie bardzo cierpiało. I teraz w normalnym przypadku, jeżeli ludzie nie czytają Słowa Bożego, Biblii, a to jako list od Boga, to nam wszystko wyjaśnia, jaki jest sens życia, jaki jest cel życia, bo ludzie są zagubieni, prawda? Do czego to wszystko zmierza? Co nas czeka w przyszłości, jeżeli tak postępujemy? To więc w tym liście Bożym, jako testamencie, wszystko jest napisane, bo tutaj sędzia się pytał, czy Janek Witek zostawił mi testament. Ja mówię, oczywiście, że zostawił testament. Taki troszeczkę inny, ale zostawił, bo wyrwał mi kartki z notesu. To znaczy nie, notes otworzył, wyrwał i żebym ja się modliła do Matki Boskiej Ostrobramskiej, bo już jego pogotowie wywozi i on umiera do Matki Boskiej, ale skoro on wiedział, że my jesteśmy świadkami Jehowy, że my do żadnej Matki Boskiej się nie modlimy i skoro tak napisał, to znaczy, że już był pewny, że umiera i oni go wywieźli do szpitala i no, ja pojechałam za późno, bo zamiast na pierwszy dzień, to na drugi, no myślałam, jak do szpitala, to przecież Janek Witek zawsze wyzwaniał, jak nie na policję, że tu są jakieś huki, że go chcą odstrzelić jak kaczkę,
kładł się na podłodze, też na trzecim piętrze, bo my jesteśmy na drugim, no, na trzecim piętrze, na posadzce, żeby nikt jego nie odstrzelił. Dwa razy wzywał tu policję, policja przyjechała, przy okazji mnie spisała, no to policja wie, kto tu był, prawda, kto tu mieszkał przez te lata. No więc jak mieszkam od 2017, od 2009 roku tu mieszkam, powiedziałam to wszystko tego i o tym testamencie powiedziałam. Ja powiedziałam, że teraz te czasy się zmieniają. Testament to tak samo jak na przykład podanie. Pani Głowiak mówiła, wspaniała z Anglo-Ameryki Białystok polonistka, mówiła, proszę Państwa, proszę nie pisać podanie, czyli taki jakby odpowiednik spadek. Proszę nie pisać podanie, słowa podanie. Dlaczego? Dlatego, że słowo, sama forma podania świadczy o tym, że to jest podanie. Tak więc jak napiszesz podanie, to jest masło maślane. No, proszę nie pisać słowa podanie, bo ty dajesz całą tę formę, po lewej stronie imię, nazwisko, adres twój, a po prawej stronie piszesz, do kogo to piszesz, a na dole piszesz treść, a jak w środku dajesz podanie, to jest masło maślane. I tak samo z tym testamentem. Proszę nie pisać testament, tylko po prostu forma testamentu, jak się popatrzy, forma testamentu, a przecież ci z pogotowia ratunkowego, proszę Państwa, ci z pogotowia ratunkowego, lekarze widzieli, jak on pisał, no to już jest nad umierającym dwóch świadków. No, bo ja mówię, że dałam Mareczkowi to do przechowania cały ten, ale ten Mareczek jest zespołem Downa, przecież on po szkołach jest specjalny z Piaseczna, co tutaj świadkowie Jehowy wzięli takich chłopaków, 5, 6 osób, 7, nawet nie pamiętam, żeby jakaś dziewczyna była, nie, chłopaki, tak. Janeczka Sobieska brała i Kotyńska Grażynka, no. I po prostu bracia świadkowie go wybrali, no bo szkoda tych dzieci, żeby tam się gnieździły w tych domach dziecka, a jak Mareczek miał spadek, bo umarły jego dwie babki i to jakieś pieniądze i ta Janeczka to mu kupiła na 14 piętrze, ona już umarła, a Mareczek ma gdzie mieszkać i on teraz się nigdy w życiu nie przyzna, że on jest fiko-fiko, że on ma odchyłki, a przecież jak w domu dziecka żył, był, matka go wyrzuciła i oddała do tegoż przytułka świętego Łazarza, jak to mówi Rysia, Czubakę. Rysia nasza Czubakówna wczoraj była. Rysia Czubakówna, proszę Państwa, nawet jak i rozmawiała ze mną, sfilmowałam, jak Rysia zawackał z tym, jest Rysia nagrana. No to przecież Rysia mówiła, że Mareczek był wzięty z przytułka świętego Łazarza. Także proszę Państwa, czy Mareczek, czy dalej, czy cukiereczek, nieważne. Każdemu nam to grozi, jeżeli się rodzimy, proszę Państwa. Jeżeli matka nas wyrzuci, no to gdzie Państwo weźmie? A teraz zdaje się, że był jakiś taki okres, dobrze, że ta linia mycia przyszła, że ludzi bardzo chętnie sąd oddawał do domu dziecka, zabierając w ten sposób dzieci rodzicom. Tak, do domu dziecka zabierali. I wyjdzie nam ile na przykład takich inkubatorów dla wcześniaków. My tu specjalnie to radio przyciszyłyśmy głupie, żeby oni tu nie nadali. To było TOK FM 70, 97. Biblia mówi o Izraelitach duchowych, bo przecież to nie o to chodzi, proszę Państwa, żebyśmy cieleśnie byli Żydami, bo przecież i przed Abrahamem nie było, proszę Państwa, żadnych Żydów. Żadnego narodu wybranego nie było. Zresztą sam Abraham był w sensie takim protoplastą Żydów, że wiara. On miał silną wiarę. Abraham powiedział, to znaczy Bóg do Abrahama powiedział, wyjdź z tej ziemi i osiedl się tu. To on osiedlił się tu, gdzie dzisiaj są Żydzi, mieszkają 400 lat wcześniej. I Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego, proszę Państwa, wyszedł z Ur Chaldejskiego i tam miał kanalizację, miał wodę, no jeszcze tylko ciepłej brakowało. A tak był standard
światowe były rowy melioracyjne, kanały melioracyjne. Tam były pałace, było pełno złota i ludzie mieli piękne szaty, bogate kilimy, dywany, proszę Państwa, bardzo bogato. No nie było telefonu komórkowego, także moje dziecko by się bardzo źle czuło tam w starożytnym Babilonie. Ale jak na ówczesne czasy był to, no, szpan. I stamtąd Jahwe powiedział: Abrahamie, wyjdź. I on wyszedł, ja ci powiem gdzie, szedł, no do ziemi obiecanej doszedł. I Bóg powiedział Jahwe, że twoje nasienie będzie liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek nad brzegiem morza. I Abraham w to uwierzył, i że w ogóle wyruszył z tego Babilonu. I to była jego ta wiara. Także Żyd znaczy wierzący, ale cielesna krew to nie. Bo tak jak Żydów wcześniej nie było, tak potem też miało nie być. Bóg w roku 70 zniszczył Żydów, zniszczył świątynię, Rzymianie, poganie przyszli, splądrowali, spalili, zniszczyli, a tym żydowskim królom, jak Sedekiaszowi wcześniej, oko, oczy wydłubywali i do Babilonu, jak prowadzili na okres Asze 70 lat, to moje dziecko musiało być 4 razy tyle żyć. 70 lat w niewoli i wtedy, jak w roku 607 przed naszą erą prowadzili Żydów, także takie dzieje były Żydów, bo oni byli nieposłuszni. No ale to się zebrały te grzechy i w roku 70 naszej ery Bóg nazwał Rzymian i oni rok okrążali Jeruzalem. Jeruzalem, Jezus mówił, Jeruzalem, które kamienujesz proroków, którzy do ciebie zostali posłani. Jak kokosz chciałem cię zgromadzić, nie dałeś się, Jeruzalem uparte, Jeruzalem. Dom wam wasz pusty zostanie. I tak Rzymianie okrążali rok, bo Rzymianie są bardzo cierpliwi i z Rzymianami nikt nie wygra, a Żydzi specjalizowali się w takiej walce z ukrycia, takiej walce chytrej, że schowa się za słupkiem i nożem ciebie dźgnie. Jak jesteś nieprzyjacielem oczywiście, prawda? A to niestety, to na długą metę nie dało się, bo cały rok Rzymianie okrążali. Tamci nie mieli co jeść, nie mieli co pić i po prostu wtedy Rzymianie zaatakowali. Także proszę Państwa, a w 476 roku Rzym też zginął i nikt nigdy nie dowie się z jakiego powodu. Mówią, że rurami ołowianymi i różnymi innymi oni się zatrudnili, bo tam były rowy melioracyjne w Rzymie, nie takie jak w starożytnym Babilonie i oni się od tego ołowiu, proszę Państwa, raka dostali, raka. Także ludzie na raka umierali już od dawna i zauważono, że nawet faraonowie umierali na raka. A wyście wydali razem kilka książek. Mam przed sobą waszą książkę. Dwie książki razem napisaliście. Zygmunt Bauman, Stanisław Obirek, O Bogu i Człowieku. Rozmowy. To jest ta książka, którą trzymam w ręku właśnie. Książka właściwie poświęcona tematowi, o którym my mamy dzisiaj mówić. Bo kwestia religii, metafizyki, Boga albo bogów się przewija w tych waszych rozmowach. Ale może bym cię najpierw zapytał o twoje osobiste wspomnienia związane z Zygmuntem Baumanem. Jak wyście się właściwie poznali? Jak doszło do tego, że zaczęliście ze sobą rozmawiać? No, na początku był wykład, jak to z profesorami. Pamiętam, w Krakowie Zygmunt Bauman był na, to był chyba zjazd socjologów polskich, miał taki wprowadzający wykład Filharmonii Krakowskiej i wtedy akurat była w Krakowie Hanna Buczyńska-Garewicz. Mówi, chodź Staszku, zobacz, posłuchamy Baumana. No i posłuchaliśmy Baumana, no i tak wymienialiśmy dość sceptyczne uwagi, że no tak ciągle to samo. Ty jeszcze byłeś jezuitą. Ja byłem jezuitą wtedy i wydawałem taki kwartalnik Życie Duchowe. No i szukałem autorów, bo akurat to był chyba 99 rok, może 98. Szukałem autorów, którzy pasowaliby do takiego cyklu, który rozpocząłem, Dialog z niewierzącymi, co nas łączy.
Ale ja mimo tego sceptycyzmu mojej koleżanki... Tylko, że wtrącę, znakomita książka jest owocem tego cyklu. No właśnie, potem książka. Bardzo ci dziękuję za reklamę, ale książka jest nie do zdobycia. Jezuici jakoś nie bardzo ją chcą wznawiać. No właśnie, znikła, zdaje się, bardzo z rynku. Szkoda. Ale w każdym razie to było tak, że ja wtedy bardzo ujął mnie po prostu Bauman tym swoim, jak to wielu mówi, mętnym językiem, bo to było takie zbliżanie się do rozumienia rzeczy niezrozumianych. Ja bezczelnie wieczorem wybrałem się do hotelu Saskiego na ulicy Sławkowskiej. Pod ręką miałem kilka tych numerów Życia Duchowego i mówię: panie profesorze, ja bym chętnie pana zaprosił do napisania czegoś do tego kwartalnika, ale to proszę sobie przeczytać, żeby pan wiedział, co to jest. No i Bauman w ogóle jakoś się nie zdziwił tej chucpie jezuickiej, tylko mówi: dobrze, to jutro na kawie się spotkamy w zaułku Niewiernego Tomasza, to było niedaleko. Nomen omen. Tak, to było właśnie, pamiętam, w czerwcu, ciepło, no i przyszliśmy na tą kawę. On pykał swoją fajkę nieodłączną i ja byłem zauroczony i żałowałem, że nie miałem jakiegoś dyktafonu, żeby po prostu nagrać to, co on mówił, bo to miałbym już gotowy tekst. Bo on zaczął od tego: a niewierzący, a są tacy. No i tak po swojemu zaczął, pół godziny mi taki wykład zrobił. No i w każdym razie po kilku tygodniach tekst przyszedł. I to był początek naszej znajomości, że no nie można było się ograniczyć tylko do tekstów. Bauman po prostu dość szybko przeszliśmy na ty. No i wysyłał mi swoim zwyczajem różne teksty. No i jak wystąpiłem z zakonu w 2005 roku, to w przeciwieństwie do wielu znajomych, ta znajomość się nie przerwała, tylko się pogłębiła wręcz. I no jak on przyjeżdżał do Polski, to spotykaliśmy się, no i jakoś tak nam szkoda było tego przerwanego dialogu, rozmowy. I już nie pamiętam, czy to była moja inicjatywa, czy jego, ale pamiętam spotkanie znowu tym razem w restauracji w Krakowie już, w Warszawie. No i właśnie przy kolacji Zygmunt Bauman do mnie mówi: to jak piszemy tę książkę, czy nie? No i napisaliśmy pierwszą i potem się okazało, że wiele rzeczy żeśmy dotknęli zaledwie, no więc dawaj, piszemy drugą. No i rzeczywiście dwie książki w 2015 się ukazały w jego wydawnictwie Politii. Także no tak, tak to była ta nasza znajomość, taka, powiedziałbym, akademicko, intelektualna, duchowa. O. Tu się definiujecie jakoś zaraz na początku tej książki właściwie jako ocaleńcy z monoteizmów, dwóch monoteizmów. On z świeckiego monoteizmu, czyli z ideologii komunistycznej, którą niegdyś wierzył, i mówi o tym, że no, nosi to wszelkie cechy właściwie systemu religijnego, ty z kościoła katolickiego i z katolicyzmu właśnie, i próbujecie właściwie, mając za sobą to doświadczenie bycia w środku takiej monoteistycznej narracji, której cechą charakterystyczną jest nie tylko to, że jakąś jedność głosi i tej jedności zarazem poszukuje, ale że ta jedność się łączy z wyłącznością, czy koreluje z wyłącznością właśnie, że mianowicie nic poza tą jednością już rościć sobie do miana prawdy nie może, jest to prawda wyłączna i ci, którzy nią dysponują, no właściwie, jak w pewnym momencie mówi Bauman, trawestując znane powiedzenie Dostojewskiego, że kiedy Boga nie ma, to wszystko wolno, że ci, którzy właśnie sądzą, że taką prawdę jedyną posiedli, mają poczucie, że mogą właściwie wszystko zrobić z tymi, którzy tego przekonania z nimi nie dzielą. No ale wychodzicie z tego, wspólnie z tego doświadczenia zauroczenia monoteizmem, uwiedzenia monoteizmem, nie wiem jak to nazwać, i szukacie jakichś możliwości, no właśnie czego? Uprawiania metafizyki w takim sensie narracyjnym, czy może jakiejś przestrzeni dla własnego doświadczenia, jakiejś inklinacji, skłonności metafizycznej, jak to się
mawia czasem. No to jest rzeczywiście rzecz dość długa, więc pewnie po przerwie dopiero rozwinę. Mimo wszystko zupełnie nie metafizycznie musimy w tym momencie zaprosić Państwa na informacje, a po informacjach wracamy. Stanisław Obirek jest Państwa gościem. Godzina filozofów. Dominika Wielowiejska zaprasza na poranek Radia Tok FM. Wybory to wysiłek intelektualny, który nasi rodacy powinni wykonać, ale niestety nie wszyscy są w stanie temu sprostać. Bo każdy widzi świat inaczej. Zapraszam, Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza. Poranek Radia Tok FM. No nie tylko, no to po co chcesz jechać? Jeszcze raz sobie robisz ten... Reklama. Teraz MediaMarkt. Kupuj dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw trzech produktów do zabudowy Whirlpool. Płyta indukcyjna, piekarnik i mikrofon. No jest, nie gadaj, głupio, tylko jest. ...57,30 zł. Oszczędzisz 10%. MediaMarkt. Ruszyła emocjonująca wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Peugeot. Tylko teraz wszystkie modele Peugeot kupisz w wyjątkowej ofercie. Majki były, bo są dużo, dziecko. Powiedz się więcej. Pierdolę, ja znam ten sklep. Myśmy po co innego jechały, czego innego szukały. A ty by to innego interesuje. Jesteś uparty, bo... Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem. Nie wyzdrowiałeś i mam roczesz, no. Z doświadczenia wiem... Dziecko też małe. Jak nie wyspało się, to mam roczesz. ...senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement... Także proszę Państwa, człowiek jak ma dobry humor, to jest dobrze, ale no z dziećmi to nie daj Boże, dziecko jak jest niewyspane, matce nie daje spokoju, coś ma mrocze, coś tam się przewraca z kąta w kąt. To jest niesamowite. Dam do Oszą, proszę Państwa, Wola Park jedzie się 109 z dworca centralnego. 109 albo można z domów towarowych centrum 171. Bardzo ładnie jedzie. 171 wzdłuż Marszałkowskiej, przez Plac Bankowy, potem skręca przez te sądy, jedzie i prosto. 171 albo 109 z dworca centralnego, przez Grzybowską, jedzie, dojedzie. I tam zawsze były te buty, takie trapery chińskie, że można było kupić na zimę, no nawet kilka razy w zimie można było kupować buty, bo jak to mówią, że chińskie to się rozlecą. Ja mówię, dobrze, no to można kupić nawet dwa razy. No, ale proszę Państwa, ani chińskich, ani nic, trampki, tenisówki. Ja mówię, czyżby świnia chodziła już tylko w trampkach? I tak mówią zawsze, takie przysłowie. W słowie jest świnia w trampkach. Świnia w trampkach. I mają do sprzedania tylko jakieś trampki, jakieś takie tenisówki. Jak tutaj był straszny mróz, proszę Państwa, w Warszawie, w Polsce, straszny mróz. I teraz o co tu chodziło? Chodziło o to, że jak potrzeba, to nic nigdy dobrego w supermarketach nie ma. Tylko to, czego nie potrzeba. Czyli coś, co mają na zbyciu. Żeby ciebie oszukać, czasem może taniej ci dadzą, ale żeby się tego towaru pozbyć, no bo jak kiedyś tony kawy topili w morzu, w oceanie, no to teraz, proszę Państwa, troszeczkę zamiast utopić w morzu, oceanie, to teraz sprzedadzą i tam też zarobią na głupich, bo ktoś kupi to, czego nie chce. No to teraz jak ta linia mysia weszła, to troszeczkę więcej humanitariów, że to produkt ma być ze względu na potrzeby, dla potrzeb ludzi, a nie po to, żeby coś wyrzucić, zbyć, a tu jakaś oszustka nawet, czy w tej audycji, czy w sąsiedniej, tu jest o oszustce, która nabrała na 10 milionów ludzi w całej Polsce. No przecież, czy mądrych, czy głupich, może raczej głupich, ale na pewno się do tego oni by mogli przyznać. Ten, kto dał się nabrać, kto się dał oszukać. Na 10 milionów nabrała. I tak samo te firmy różne oszustystyczne, które są, też jak Państwo kupią
na przykład tu w Pleju dziecko kupowało, to zaraz jak był rachunek 325, to było 458. 458 zł. No i podskoczyło, bo jeden telefon, a abonament nie kosztuje 150-200, tylko kosztuje abonament tyle, ile kosztuje. I to potem może ciut siądzie, troszeczkę się zmniejszy, ale te firmy, najwyższy czas, żeby już poddano je obróbce termicznej, żeby sprawdzono, czy one nie kręcą, ile one nakradły, ile one oszukiwały ludzi. I teraz, proszę Państwa, ludzie też nie chcą płacić. Nie chcą im płacić, zapłacą jakąś karę 500 zł i się odczepiają od tej firmy, od niechcenia. Zapłacą karę jakąś tam 500 zł i już. No, ale nakradły, nakombinowały te supermarkety też i teraz muszą płacić haracze. Miliardy złotych uprowadziły z Polski, czyli w sposób złodziejski. Zrobili to złodzieje pod krawatem. Ci w supermarkecie Oszą-Wola Park to już teraz inaczej się ubierają. Widzę, jak Straż Miejska w Warszawie tak chcą zastraszyć, bo oni byli zawsze tacy delikatni. Tutaj na tej Wileńskiej tak zawsze straszyli, łapali. I ci młodzi tacy chuligani jako ochroniarze, to nieciekawie to wyglądało na zewnątrz, to żeśmy o czym mówiły wcześniej, alarmowałyśmy, że skoro w Sejmie Państwo zobaczą, jakie bijatyki mają miejsce, że są ludzie nieprzyzwoici i złodzieje i że są to, jak to Pawłowicz powiedziała, chuligani zwykli, prawda, którzy zamieszki powodują, tak samo i na Wileńskiej ci ochroniarze, taki młody ochroniarz chodzi i tak coś tam gada pod nosem złowieszczo. No to tacy teraz już jako Straż Miejska w Oszą, czyli Wola Park, wyrównało się, bo tam w Oszą-Wola Park oni zawsze byli tam, proszę Państwa, delikatni, że tam można było konia wynieść, proszę Państwa, z całym dorożką, całą z okrzężą z tego Oszą-Wola. A teraz oni zrobili się jak Straż Miejska, ale no nie podrobią Tesco Ekstra, bo te produkty poukładali, że nie ma z kolei butów traperów na zimę, tego co trzeba, ludzie nie kupią tego co trzeba, nie ma. Co z tego, że oni poukładali jak Tesco Ekstra, żeby faryzejsko się przypodobić, udać, oszukać, nabrać, a podrobić. Także proszę nas słuchać. Już kończymy.